Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji. Moduł: Podstawy procesu produkcyjnego. Temat: Rodzaje systemów produkcyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak idzie praca? W porządku, produkcja idzie dobrze. Czy zauważył pan, że zwiększyliśmy produkcję? Tak, widzę. Zaczęliśmy od produkcji jednostkowej, gdzie liczba wykonanych jednorazowo wyrobów wynosi jedną lub kilka sztuk. Potem osiągnęliśmy sukces i zaczęliśmy produkcję seryjną. A to znaczy, że? Że liczba wyprodukowanych jednokrotnie wyrobów jest większa i tworzy partię lub serię wykonanego produktu. Ten rodzaj produkcji może być niepowtarzalny, to znaczy jednorazowy lub powtarzalny co pewien określony czas. Być może przejdziemy wkrótce na produkcję masową. Czy to zmieni mój system pracy? Zdecydowanie tak, ponieważ produkcja masowa jest to rodzaj produkcji charakteryzujący się bardzo dużą ilością produkowanych wyrobów. W związku z tym ilość jest tak duża, iż na stanowiskach roboczych przez cały proces produkcji wykonuje się ciągle ten sam rodzaj pracy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.